Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, gramy sobie na mapie oryginalnej, ale jest to edycja od Welt Modding, czyli od autora tych słynnych modeli, które wyszły już jakiś czas temu. Postanowiłem zrobić coś, czego w zasadzie wydaje mi się, że jeszcze nie było. Mianowicie, tak jak widzicie, są to timelapsy tak zwane. Ale sobie coś co jakiś czas coś tam pogadam do was. Kilka spraw organizacyjnych. Mapa, tak jak mówiłem, Felsbrunn, czy Felsburn, jakoś tak nie pamiętam jak to się nazywało znowu. Po edycji Weltmodding wydana. Kilka modów i trzecia najważniejsza rzecz. Pomyślałem sobie, żeby zagrać z widzami. Także, jeżeli jest ktoś chętny na takie nagrywanie, po prostu to będzie nagrywanie na luzie, nie będziecie nawet musieli nic mówić, jak nie będziecie chcieli. A później sobie to przyspieszę i coś tam do was pogadam, o tyle co was będzie widać, jak gracie. Jak widzicie, zaczęliśmy od tych maszyn, jakie już autor editu nam zaoferował, ale dokupiliśmy sobie jeszcze tam parę rzeczy. Nie, zmieniono nic nie zostało. Po prostu sobie dokupiłem kilka rzeczy. Także to było w pierwszym odcinku. Kilka następnych odcinków jeszcze też będzie bez widzów, bo po prostu podejrzewam, że sobie je nagram w cudzysłowie za jednym pszczołem. No i jak mi się coś po prostu będzie przypominało na bieżąco, to do was będę mówił. A jak nie, no to po prostu będziecie słyszeli muzyczkę w tle. Prawdopodobnie odcinki będą raz na kanale Wieśniaki, raz na kanale Stop TM, raz na kanale Wieśniaki, raz na tym znowu. Także zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Kolejna sprawa. Chciałbym po tej takiej powiedzmy świątecznej przerwie wrócić do tego live'owania i tak dalej. Chciałbym zrobić też tą mapę, jak obiecałem, na te 3000 subskrypcji na kanale Wieśniaki. Będzie to mała mapa raczej. Widzę to w ten sposób, że jest to mapa z jednym gospodarstwem, takie gospodarstwo powiedzmy nowoczesne, czy tam jak to nazwać. Będzie kilka pól takiej średniej wielkości na maszyny. Na maszyny takiej średniej wielkości, typu właśnie coś takiego jak tutaj na tym filmie. Co jeszcze było tutaj powiedzieć? No także zapraszam do subskrybowania kanału, do udostępniania. Im lepsza aktywność, tym myślę, że ta mapa szybciej wyjdzie, że większą motywację mi dacie, choć na tą chwilę mamy tak naprawdę prawie 2,5 tysiąca subskrypcji już nowego kanału, także